No. O, proszę, mamy kolejnego widza. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że humor dopisuje. Jest, bardzo jest, się cieszę. Dobry humor. Nie ma, super, fajnie. Jest. Jakie słowo? Słoma. Jak? Słoma. Słoma. Syły, omy, a. Proszę pana, 100 zł dla pana. Bardzo serdecznie gratuluję. Pozdrawiam, życzę miłego poranka i popołudnia. Słoma. Świetnie. No widzicie. Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi, ale coś mi się wydaje, że tutaj, no, z tą słomą, przy tej trzeciej rundzie, to ten wyraz skomplikował nam tutaj sytuację, bo zobaczcie, na samym końcu już dwie samogłoski nie mogą się pojawić, ani i, ani a. Do samego końca te dwie samogłoski zostały już zablokowane. Trzecia runda, trzeci wyraz, trzecie słowo na literę S. Kto wie, no były sanki, była słoma. Co tym razem tutaj dopasujecie? Jaki wyraz? Pięcioliterowe słowo, przy czym należy pamiętać, że te litery nie mogą się powtórzyć już do samego końca w poszczególnych kolumnach. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jaki wyraz? Sopel. Sopel. S-O-P-L. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że pani również. Nie ma pani już z nami, ale zapisuję sopel. No, słuchajcie, zimowo nam się zrobiło. Pierwsze słowo sanki, słoma, a teraz sopel. No, to jaki czwarty wyraz? I spójrzmy, na drugim miejscu zablokowane litery, których już nie można użyć, czyli A, Eł. Eł to jest eł. Widzicie co, może ja poprawię, tak żeby było wyraźnie widać. O, to jest eł. Na drugim miejscu A, eł, o. Na trzecim miejscu N, o, p. To o też już poprawię. Konsekwentnie, jak eł, to i o niech będzie poprawione. No to i m jeszcze poprawimy. O. Mam nadzieję, że teraz wszystko wyraźnie widać. Czyli tak, na drugim miejscu A, L, O, na trzecim miejscu N, O, P, czwarta kolumna K, M, E i na samym końcu I, A, L. I do samego końca już tutaj naszej zagadki te litery nie mogą się powtórzyć w tych kolumnach. Więc bądźcie czujni, trzy wyrazy, już trzy rundy. Bardzo łatwo o pomyłkę już na tym etapie, bo trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć się tym wcześniejszym wyrazom i sprawdzić, czy po kolei w tym wyrazie, który tobie udało się ułożyć, któraś z tych liter się nie powtarza. Ale jeżeli masz już jakiś wyraz pasujący do zagadki, no to oczywiście telefony tutaj do twojej dyspozycji. Ja może nawet pomogę tym osobom, które już znalazły wyraz, wybrać numer telefonu. To tak często was mobilizuje i skutkuje. A więc uwaga, uwaga, telefony komórkowe. Może z komórek spróbujmy do łapki. I gwiazdka 7303. No to kto tutaj przybędzie i kto zdobędzie kolejne 100 zł? Ja wiem, że teraz jest już trudniej, ale wydaje mi się, że najtrudniejsze rundy dopiero przed nami. Jeszcze ten czwarty etap to myślę, że to jest etap, który tutaj wspólnymi siłami przebrniemy. Później już zdecydowanie sytuacja będzie poważniejsza, powiedziałabym. No to jak? Kto ma słowo? Halo, halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś znajomy głos, my się chyba już dzisiaj słyszeliśmy. Jest dobra pasta. A, widzi pan, to dzięki mnie proszę tak przytaknąć. Na pewno, nowe studio widzę, także jest. Tak, fajnie. Nowe studio. Super, cieszę się bardzo, że panu się podoba. Moja. Szpak. Szy, py, ale proszę pana. Skwar, skwar ja mówiłem. Skwar. Jeszcze raz? Skwar. Skwar, skwar. Sy, k, w, a, r. No i wszystko się zgadza. Już się zaniepokoiłam, bo coś mi się przesłyszało, że szpak. Ale cieszę się, że tutaj pan szybko poprawił.
kwar. No i świetnie. I tym samym przebrnęliśmy do rundy numer 5. No to wiecie co, ja może poproszę o 200 zł. Po każdej rundzie będę podnosić tutaj już nagrodę, dobrze? Co wy na to? Jak widać, można w naszym programie wygrywać kilkakrotnie, czego tutaj akurat przed chwilą pan Patryk, co pan Patryk udowodnił. A więc no, dla chcącego nic trudnego. Jest pomysł, jest propozycja, no to dlaczego nie skorzystać, nie spróbować. W tym momencie 200 zł do wygrania i szukamy wyrazu pasującego do rundy piątej. Ale teraz już trzeba być takim bardzo, bardzo uważnym, bo już bardzo dużo liter zostało wykluczonych. Zobaczcie, co się dzieje na tablicy. Piąty wyraz, piąta runda. I tak, na drugim miejscu nie może pojawić się A, E, O i K. W tej drugiej kolumnie. W trzeciej kolumnie N, O, P, W. Czwarta kolumna K, M, E, A. I na samym końcu I, A, L, R. Te litery zostały wyeliminowane. Trzy rundy do końca nam zostały. No i co to będzie, co to będzie? Czy ktoś ma już przygotowane kolejne słowo? Jeżeli tak, to zapraszam do studia, bo czas to pieniądz, jak to się mówi. Czas ucieka. 200 zł czeka. Kto ma pomysł, kto znalazł już wyraz pasujący do tej piątej rundy? Jeżeli sprawdziłeś i wyraz pasuje, to znaczy te litery nie powtarzają się w tych poszczególnych kolumnach, no to pieniądze na wyciągnięcie ręki, tak jak telefon na wyciągnięcie ręki, albo stacjonarny, albo komórkowy. Z telefonów komórkowych należy pamiętać o gwiazdce, gwiazdka 7303. A ten dłuższy numer stacjonarny 704-304-303. No to czekam. Nasłuchuję dźwięku telefonu i tak się zastanawiam, kto tym razem przybędzie. I kto zdobędzie te pieniądze. No to popatrzmy, co się tutaj zadziało z tymi naszymi literami. Przyjrzyjmy się uważnie. Ja razem z wami postaram się poszukać jakiegoś wyrazu. Może mi się uda. No jest coraz trudniej rzeczywiście. Może dlatego, że te samogłoski A zostały tutaj zablokowane. Bo zobaczcie, na drugim miejscu A się nie może pojawić. I tutaj w tej czwartej kolumnie też. I na końcu też, o tutaj to ten drugi wyraz. A no właśnie. No właśnie. Ale kto już znalazł to słowo? Halo, halo? Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Poproszę o słowo do zagadki. Siano. Siano. S, I, A, N, O. I to siano jest warte 200 zł. Droga pani, bardzo serdecznie gratuluję, pozdrawiam. Za siano 200 zł, tak jak obiecałam. Podwajam stawkę, bo tutaj za kolejną rundę już i za to kolejne słowo płacimy 400 zł zgodnie z obietnicą. A więc, no to kto ma ochotę na 400 zł? I zobaczcie, w tym momencie samogłoska A, tak jak już wcześniej tutaj zauważyłam, została wykluczona na w trzech kolumnach, a w tej chwili już się tak jakby bardzo tutaj ta sytuacja skomplikowała i A nie może się pojawić już w żadnej kolumnie. Ani na drugim miejscu, ani na trzecim miejscu, ani czwarta kolumna, ani na końcu wyrazu również A nie może wystąpić. No ciężko będzie znaleźć to pięcioliterowe słowo, w którym w ogóle to A nie może wystąpić. No spróbujmy, spróbujmy poszukać. Wiecie co? Jest problem. No jest problem na tym etapie, ale w związku z tym może zapłacę więcej.
po pół tysiąca, po pół tysiąca. Poproszę pół tysiąca. Reżyserka, nie spać, dajcie mi tutaj pół tysiąca złotych. Ale nie, nie śpią. Mówią, że są czujni i też szukają słowa. No, wiecie, nigdy nie wiadomo, w którym momencie, przy której rundzie tutaj taki pojawia się przestój. Znaczy, konkurs już jest na takim etapie, że jest coraz trudniej. No i rzeczywiście w tej chwili już pojawiły się schody i ten piąty wyraz, szósty wyraz, pasujący do tej szóstej rundy za pół tysiąca złotych, no to już takie, powiedziałabym, to duże wyzwanie jest dla tych osób, które lubią tego typu zagadki, układanki literowe. Dla chcącego nic trudnego, a może udało Ci się w międzyczasie tutaj, przyglądając się na te wcześniejsze propozycje, ułożyć jakiś wyraz, który jeszcze do tej pory tutaj nie został wypowiedziany, a pasuje i litery się nie powtarzają, no to szansa w tym momencie dla Ciebie. Pół tysiąca złotych czeka. Kto ma słowo, słuchajcie? Dwie rundy do końca. Tylko, czy jest jeszcze jakieś słowo, które mogę zapisać? Czy komuś się udało znaleźć nowy wyraz, nowe słowo? Słyszę, że też tutaj nasz reżyser bardzo tak intensywnie poszukuje tego wyrazu. Ale nie jest łatwo znaleźć słowo bez A, no rzeczywiście. No rzeczywiście nie jest łatwo. Ja nie ukrywam, że też tutaj razem z Wami zerkam, co się dzieje na tablicy i też próbuję wyszukać jakiś nowy wyraz pasujący do tej zagadki. Nie jest łatwo. No widzicie, tak jak mówiłam, na samym początku jest najprościej, później już z każdym kolejnym wyrazem, z każdym kolejnym słowem zaczynają się już schody. No ale w tym momencie stawka też wydaje mi się taka dodatkowo mobilizująca, bo na samym początku zaczynaliśmy, na samym początku płaciłam 100 zł, a w tym momencie pół tysiąca złotych przy tej szóstej rundzie, a więc większa stawka, no to może będzie też większa mobilizacja do szukania tego wyrazu pasującego do tej szóstej rundy. No to kto podejmie to wyzwanie i poda ten wyraz? Pięcioliterowe słowo, szósta runda i należy pamiętać o tym, że litery nie mogą powtarzać się w kolumnach. Mam nadzieję, że reguły zagadki są jasne i wiemy, na czym polega konkurs. Dla tych osób, które się dopiero włączyły do udziału w grze, no to tylko przypomnę, że szukamy w tej chwili pięcioliterowego wyrazu pasującego do rundy szóstej i pamiętać należy o tym, że litery nie mogą powtarzać się w kolumnach, czyli trzeba znaleźć taki wyraz, w którym te poszczególne litery, samogłoski, spółgłoski nie będą się powtarzały pionowo. No to w takim razie. No a czy nasza reżyserka już ma jakieś słowo? Że tak spytam z ciekawości. A mówią, że nie mają, szukają. Szukajcie, a znajdziecie. Jaki synek? Nie może być synek. Nie może być synek, bo tutaj mamy E. A widzicie? Łatwo o pomyłkę. No dobrze, słuchajcie, ponieważ nie chcę czekać dłużej, to może 1000 zł. 1000 zł. I poproszę o 10 chwil, dobrze? I kończymy ten konkurs, bo może nie warto już tutaj tracić czasu i przedłużać. Bo skoro nie mamy pewności, czy jest słowo, czy ktoś na takie słowo wpadnie, no to ja nie chcę
tutaj dłużej już czekać, zwlekać. Nowe konkursy czekają, a więc 10, uwaga, uwaga, dla najbardziej sprytnej osoby, która w dosyć krótkim czasie znalazła słowo pasujące albo znajdzie w ciągu tych 10 chwil, zapłacę 1000 zł. 5-literowy wyraz za 1000 zł pasujący tutaj do tej rundy szóstej, tak? Szósta runda. I będziemy kończyć, bo nie ma sensu już czekać tutaj i przedłużać w nieskończoność. Za chwilę 9 godzina, większość osób zapewne wychodzi do pracy, a więc jest jeszcze szansa, żeby skorzystać. 9. No taki szybki przypływ gotówki, 1000 zł. Jeżeli masz takie słowo, no to teraz. Nie czekaj, nie daj tej szansy, żeby ktoś był szybszy i cię ubiegł. 8. 7. Pamiętajcie o tym, że w tym wyrazie nie może wystąpić ani razu samogłoska A. To tak dla przypomnienia i dla ułatwienia, bo samogłoskę A wykluczyliśmy już przy każdej kolumnie. Widzicie? No i to jest największy problem. To jest największy problem, bo rzeczywiście bardzo dużo wyrazów w języku polskim, rzeczowników, ma tę samogłoskę A. 7. Czy komuś się uda, czy ktoś zdąży znaleźć to słowo, zanim zakończymy tę zagadkę? No, bardzo bym chciała, bo tak nie ukrywam, że trochę jestem zniecierpliwiona tym takim staniem i czekaniem. No tak, żeby coś się działo, tak żywiołowo, energicznie, spontanicznie tutaj konkurs za konkursem. I mówię już... 6. 1000 zł w tej chwili do wygrania. Nowy wyraz zaczynający się na S. Szósta runda. Jakie słowo tutaj można dopasować? Moi drodzy, ale teraz, bo za chwilę będzie za późno. Skoro nie mamy pewności, czy w ogóle takie słowo istnieje, no to nie warto już tutaj, myślę, przeciągać tej zagadki. Ale oczywiście 1000 zł dla osoby, która wyszuka taki wyraz, jeżeli on będzie pasował do naszego konkursu, no to nagroda czeka. I ja też czekam już w tej chwili na mojego kolejnego zwycięzcę. No, ciekawa jestem, kto tym razem, kto to będzie, pan czy pani i kto zdobędzie te pieniądze. A tutaj słoik, reżyserka znalazła słoik, tak? Ale nie może być słoik, bo tutaj jest eł. A widzicie, ja już jestem, ja jestem bardziej czujna i uważna niż wy. Słoik. Oczywiście to musi być wyraz taki w języku polskim. Słuchajcie, kto zdąży, bo reżyserka tutaj podaje swoje pomysły, żadna z nich nie pasuje. Pięcioliterowe słowo na literę S. Litery nie mogą powtarzać się w kolumnach. 4. Trudno jest znaleźć słowo bez samogłoski A. Takie, które będzie tutaj pasowało, ale może komuś się uda. No, bardzo bym tego chciała, bo 4 chwile już zostały. No to pytanie, do kogo powędruje 1000 zł?
wszystkie wyrazy na sa, so, si zostały tutaj już, widzicie, wykluczone. Tym bardziej jest trudno, że samogłoska a na wszystkich, we wszystkich kolumnach została zablokowana, bo i w tym drugim, w drugiej kolumnie nie może wystąpić a, bo się pojawiło tutaj. W trzeciej kolumnie się nie może pojawić, na samym końcu też nie może wystąpić. Słuchajcie, trzy, chwila do końca. Kto ma słowo? Jeżeli masz słowo, które zawiera samogłoskę a, to nawet nie wybieraj numeru do studia. To musi być wyraz bez samogłoski a. To dla tych osób, które dopiero być może szukają. Takie przypomnienie. Ja wiem, że nie jest łatwo, no ale też, słuchajcie, gra toczy się o 1000 zł, a więc no takie wyzwanie w tym momencie dla osób, które znalazły ten wyraz. Dwa. Dwie chwile. Czy komuś udało się znaleźć ten nowy wyraz? Szkło. Tutaj reżyserka mówi szkło. Jakie szkło? Nie może być szkło, ponieważ o, tutaj jest na końcu. A widzicie, nie jest wcale tak łatwo. Wszystkie wyrazy z samogłoską a też odpadają. Dwie chwile, czy się uda? Czy ktoś znalazł ten nowy wyraz? Moi drodzy, jeden. Musimy kończyć. Wolę zmienić tę zagadkę teraz. Mogłabym zaoferować nawet 10 tysięcy za ten wyraz, ale jeżeli nie ma chętnego tutaj, żeby podać w tej chwili za 1000 zł pasujący wyraz, no to nie będziemy tutaj przedłużać w nieskończoność. Uwaga, ostatni moment. Jeżeli masz moment, wróć. Jeżeli masz wyraz, to zgłoś się w tej chwili. Czekam jeszcze jeden moment. Moi drodzy, nie mamy czasu. Szybciutko, teraz. Kto ma słowo? Czy jest jakieś pasujące słowo? 1000 zł. 4 litery. Zaczynające się od S. Ale to nie mogą być jakieś przypadkowe litery, że sobie wstawimy jakieś takie litery, które się nie powtórzyły jeszcze. To musi być wyraz, który znajduje się w słowniku języka polskiego, przypominam. No i teraz pytanie, czy jest chociaż jedna osoba, której udało się znaleźć taki wyraz? No, ja wiem, że musimy już kończyć. Poczekajmy jeszcze chwilę. Czasami w ostatnich sekundach też się udaje, a więc może jest chociaż jedna osoba taka, która zna, sprawdziła słowo, wszystko się zgadza, litery się nie powtarzają w kolumnach. No i za chwilę być może musi wyjść, wyłączyć telewizor, wyjść do pracy, a więc jeszcze moment, jeszcze chwilę czekam. Daję możliwość w tej chwili tym osobom, które szukały, no i się zdecydowały, znalazły rzeczy, żeby sięgnąć po te pieniądze, no to jeżeli chcesz sięgnąć po te pieniądze, to w tym momencie ostatnia szansa. Uwaga, uwaga.
i 1000 zł powędruje do... No, kochani, jedno słowo. Pięcioliterowe słowo. O, zobaczcie. Koniec zagadki. Czas się skończył. Już koniec programu, tak szybko. A, widzicie. A dlaczego mi tutaj, Marcinie, mój szanowny, drogi reżyserze, nie powiedziałeś, że dzisiaj krótszy program mamy? No, dobrze. W takim razie wielka w tym momencie mobilizacja. Jeżeli masz ułożone słowo, wybieramy teraz numer do studia. Tylko szybciutko, bo za chwilę kończę program. No to co, to w takim razie wybieramy razem numer. Komórkowy, no to telefony do łapki i gwiazdka 7303, a telefon stacjonarny 704 304 303. Parę chwil, dosłownie parę chwil w trakcie których zdążę usłyszeć odpowiedź, zapisać ją na tablicy, pogratulować wygranej, ale to musi nastąpić teraz. Uwaga, uwaga. Też tutaj tak szukam razem z wami. A tutaj nasz reżyser znalazł wyraz pasujący do tego, do tej rundy szóstej. No rzeczywiście, faktycznie dałoby się ułożyć. A więc na pewno da się. A więc co do tego nie ma wątpliwości, że jednak da się znaleźć nową propozycję. Wiem, że gdybym miała więcej czasu, to wcześniej czy później ktoś znalazłby to słowo. Ale nie mamy już czasu. A więc w tym momencie to już wyścig z czasem. Kto teraz wpadnie do studia, kto zabierze 1000 zł. No, jeden telefon, jedna odpowiedź i do kogo wyślemy 1000 zł, bo musimy kończyć. Bardzo miło mi się tutaj z wami gra i spotyka, no ale wiecie, wszystko co dobre szybko się kończy, a więc w tym momencie potrzebny zwycięzca. 1000 zł. I szybciutko. Kto? Po raz ostatni dyktuję numer. Gwiazdka 7303. I to słowo na S to... 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 Już nawet nie mam czasu tutaj na rozgadywanie się ani zagadywanie was, przywitanie, szybka odpowiedź. Jakie słowo? Tutaj zapiszę. Słowo warte 1000 zł. Tylko teraz.